spotyka mnóstwo dziur w ziemi w tym rejonie. Prawdopodobnie są to nory. Siemaneczko, witam wszystkich na kanale Poznaj Kraj TV. Dzisiaj zamierzam wybrać się do opuszczonego kamiennika. Takich kamienników pozostało w tym rejonie, gdzie się wybieram, jeszcze kilka. Ten, który zamierzam odnaleźć, jego eksploatacja zakończyła się w latach 70. XX wieku, czyli niecałe 50 lat temu. Dzisiaj samotna wyprawa, sprzęt spakowany. Chęci są. Wapiennik o nazwie Rakieta Sołtysa znajduje się koło Tyńca w Krakowie. Wapiennik, czyli piec wapienniczy, inaczej piec wapienny, to rodzaj pieca szybowego wykorzystywanego do celów przemysłowych. Piec szybowy charakteryzuje się wysoką szybową komorą, w której przetapiano materiał pod wpływem wysokiej temperatury. Dobra, tu nic nie ma. Schodzę. To nie jest to miejsce jeszcze, którego szukam. Słuchajcie, a jak myślicie, do czego służyły okrągłe otwory? Jeden, wyżej jest kolejny, następny. To nic innego jak wentylacja pieca dla zapewnienia lepszego ciągu. Dlatego są one umiejscowione co metr. Tutaj znajduje się miejsce, gdzie gromadziło się wapno i z tego miejsca pobierano je na wozy albo w późniejszych czasach już na samochody, które transportowały wapno często na brzeg Wisły, ponieważ znajdujemy się bardzo blisko Wisły, i dalej już barkami płynęło to w odpowiednie miejsca. Kolejna rzecz w wapienniku: schody prowadzące aż na samą górę, no, służyły oczywiście do wchodzenia na górę wapiennika i wrzucania od góry materiału do wypalania. Pierwsze piece szybowe powstały parę tysięcy lat temu. Ten tutaj liczy zaledwie kilkadziesiąt lat. Dziś w takich piecach, w takiej konstrukcji wytapia się metal, wypala wapno, przetwarza minerały. Rakieta Sołtysa służyła do wypalania wapna i do wypalania skał wapiennych, które pozyskiwano z pobliskiego kamieniołomu oddalonego zaledwie kilkadziesiąt metrów stąd. Rakieta Sołtysa, nazwa ta powstała od nazwiska właściciela. Wapiennik ma kształt pocisku i dziś jest w poważnej ruinie. Wapiennik powstawał przy pomocy drewnianej platformy, którą dobudowywano w miarę wzrostu wapiennika. Na platformę dostawano się przy pomocy drewnianej drabiny. Co więcej, główny materiał budulcowy wapiennika to skała wapienna, pozyskana również z pobliskiego kamieniołomu. Elementem wzmacniającym całą konstrukcję jest czerwona cegła. Pod kamiennikiem, który jeszcze zdążył zachować się praktycznie w całości, miejscowi urządzili sobie miejscóweczkę na ogień. Nie zapominajmy, że wapień to skała zbudowana z materii organicznej, czyli mikroorganizmów, skorupiaków i innych pancernych żyjątek, które żyły sobie w ciepłym i płytkim morzu istniejącym na tym terenie wiele milionów lat temu.
Okrągłe, niewielkich rozmiarów otwory służyły do wzmocnienia ciągu. Działały tak samo jak dzisiejsza kratka w domowym kominku. Taką konstrukcję rozgrzewano do temperatury 1000 stopni Celsjusza. W najcieplejszym miejscu pieca wówczas udawało się uzyskać temperaturę nawet 1200 stopni Celsjusza. Dla porównania, zwykłe ognisko z drewna osiąga temperaturę tylko 300 stopni Celsjusza. Za mną znajduje się jedna z licznych chałt w okolicy kamiennika. No do dzisiaj są już pokryte one lasem brzozowym, ale wyraźnie widać, tu jest jedna hałda wapna, pomniejsza, w tym miejscu koło grilla. Jak się odsunę, pojawia się też trzecia hałda po tej stronie. Czyli jedna hałda, druga hałda, trzecia hałda wapna. No i za mną kolejna hałda, nieco większa od tamtych, hałda wapna w tym miejscu. Dziś już porośnięta także drzewami. Do uzyskiwania temperatury w granicach 1000-1200 stopni Celsjusza w wapienniku wykorzystywano drewno z pobliskich lasów, albo też węgiel kamienny lub torf. W przypadku tego kamiennika za opał służyło drewno. Wkład wrzucano od góry pieca, nie od dołu. Z kolei na dole pieca wybierano efekt prażenia, czyli właśnie wapno palone. Pieca po rozpaleniu nigdy nie wygaszano. Od góry wrzucano na przemian skałę wapienną i paliwo, w tym przypadku drewno. Zwężający się na górze wapiennik samoczynnie przyczyniał się do powstawania ciągu, czyli wymuszania przepływu powietrza niezbędnego do prażenia. Metalowe poprzeczne pręty to nic innego jak dodatkowe wzmocnienia konstrukcji. Swoją drogą, aż dziw bierze, że jeszcze złomiarze nie dopatrzyli się metalowych elementów w konstrukcji wapiennika. Okoliczne budowle to pozostałości budynków, które są rozebrane przez lokalsów na potrzeby rozbudowy własnego, prywatnego gospodarstwa. Wapno palone, czyli tlenek wapnia, służy dzisiaj przede wszystkim w budownictwie jako zaprawa murarska, w metalurgii, w przemyśle szklarskim, ceramicznym, środek owadobójczy, sztuczny nawóz w rolnictwie, do produkcji karbidu, amoniaku, a także środek odwadniający. Spotykam mnóstwo dziur w ziemi w tym rejonie. Prawdopodobnie są to nory jakieś myszy. Niespodzianka. Znalazłem dziką różę. No i zarwę sobie trochę owoców. Będę miał dzisiaj herbatę z owoców z dzikiej róży. Słuchajcie, na zakończenie, po przyjechaniu już do domu, wykąpaniu się, leżostrze dwugodzinne i taki oto przyjaciel. Jest wielkości łebka od szpilki, naprawdę, to jest na sporym przybliżeniu. Siedział mi na wewnętrznej stronie uda, już był wbity w ciało. No ale wyciągnąłem go pensetą i zaraz będę go utylizował. Jest koniec sierpnia i już przyjaciele wyszły na przygodę. Chciałbym tutaj przytoczyć pewną bardzo ciekawą ciekawostkę. Otóż słuchajcie. Na ziemi czas nie wszędzie płynie jednakowo. Okazuje się, że im jesteśmy na wyższym poziomie, nad poziomem morza, tym ten czas płynie szybciej. Czyli okazuje się, że ludzie, którzy żyją
w okolicy nadmorskiej żyją dłużej od ludzi, którzy egzystują w terenach górskich. Oczywiście jest to dla naszego organizmu czas niezauważalny. Natomiast coś takiego występuje na naszej planecie. Mało tego, dowodem tutaj może być to, że satelity, które krążą wokół Ziemi i służą do wyznaczenia GPS-a, między innymi naszego położenia w GPS-ie, który mamy ze sobą, muszą być co najmniej raz w roku synchronizowane z czasem Ziemi. Gdyby tak nie było, wówczas okazywałoby się, że te GPS-y wskazywałyby różnice położenia, słuchajcie, nawet w granicach błędu 300 metrów. Wyobrażacie sobie, przez rok czasu, w związku z różnym odbywaniem się tego czasu na różnych wysokościach od jądra Ziemi, aż 300 metrów GPS-y okłamywałyby nasze położenie. Jeszcze tutaj na koniec ciekawostki dodam taką jeszcze większą ciekawostkę, ale to już dla miłośników astronomii. Otóż okazuje się, że w okolicy czarnej dziury, w miejscu, który nazywamy horyzontem zdarzeń, czas praktycznie nie płynie. To oznacza, że gdyby można było mieszkać w okolicy czarnej dziury na horyzoncie zdarzeń, wówczas żylibyśmy wiecznie, ale tylko i wyłącznie w stosunku do czasu płynącego na Ziemi.